Cześć, tu Karolina. Witam Was po raz pierwszy w nowym roku, jeszcze w takim wydaniu świątecznym. I mam dzisiaj dla Was inspirację grudnia. Miło jest mi bardzo, że jesteście ze mną kolejny rok i czuję się bardzo podekscytowana, otwierając ten nowy sezon, tę nową dekadę tutaj na kanale, bo co prawda, tak, w poniedziałek pojawił się podcast, ale to jeszcze był stary rok, także ja to nagrywam w starym roku, ale Was witam w 2020 i jest to dla mnie niesamowite. Jestem bardzo, bardzo podekscytowana. Słuchajcie, za tydzień będzie wyjątkowy, wyjątkowy film. Nic tam się wizualnie nie będzie działo ciekawego, bo to będzie gadany film, ale to będzie taki duży live update i sporo informacji dla Was, jeśli chodzi o to, co się będzie działo w nowym roku. A dzisiaj mam dla Was inspirację, także słuchajcie, oczywiście mam ściągę, mam wszystkie moje kategorie, jak zawsze, i zaczynamy, słuchajcie, mam nawet tutaj też rekwizyty, żeby Wam pokazać. Zaczynamy, mam słuchajcie, jeszcze dodam, że mam wodę ciepłą, bo jest mi strasznie zimno, a chciałam specjalnie dla Was założyć taką elegancką koszulę, a jak wiecie lub nie wiecie, u mnie w domu się chodzi generalnie w swetrach, bo jest chłodno. Rozpaliłam w kominku, ale i tak woda jest potrzebna. Słuchajcie, pierwsza rzecz to jest dział urody i mam dzisiaj dla Was jedną rzecz, jedną łącznie z pielęgnacji i z kolorówki, i jest to pasta do brwi. Często się mnie pytacie, czym ja sobie wypełniam brwi, i miałam taki zestaw od lat z Catrix chyba, naprawdę miałam go chyba z 6 lat, w końcu mi się zgubił, następnie nie wiem czego użyłam, potem używałam kredki chyba z Essence, takiej też, którą kupiłam w gimnazjum, może nie, w liceum, i potem używałam cienia do powiek, ale ostatnio dostałam właśnie taką pastę do brwi, to jest marka Hero i można ją dostać na sobio.com.pl, to jest taki polski, taka polska strona z kosmetykami rostowanymi i też przyjaznymi środowisku, wysokiej jakości, polecam Wam serdecznie. I to jest bardzo fajna, brązowa pasta do brwi. I tutaj mam jeszcze kolejny rekwizyt, moi drodzy, ponieważ ja tę pastę nakładam takim oto bardzo fajnym pędzelkiem, który w ogóle służy do, chyba, do nakładania eyelinera, ale mnie się sprawdza świetnie, podlinkuję Wam oczywiście tę pastę. I to było na tyle, jeżeli chodzi o dział urody. Jak wiecie, jestem minimalistyczna pod takim względem, że po prostu, tak jak opisałam moje doświadczenie z brwiami, używam jednej rzeczy przez 5 lat, także wszelkiego rodzaju filmy makijażowe u mnie są dosyć powtarzalne i nudne. Jeśli chodzi o modę, to mam dwie rzeczy. Jako że nie mam zdjęcia tego produktu, to postanowiłam, że go Wam pokażę. Uwaga, taki, to jest taki film jak sprzed paru lat, jak się pokazywało właśnie hole, tak, że ubrania zajmowały cały ekran. To jest wspaniały płaszcz marki Elementy. O marce Elementy mówiłam tyle, że ja już ten płaszcz schowam. Podlinkuję Wam oczywiście również ten płaszcz. Zakochałam się w nim, tęskniłam za nim, kiedy byłam w Stanach, i przez ostatnie tygodnie, kiedy jestem w Polsce, nie wychodzę na dwór w niczym innym, i to jest fakt. Cudowny płaszcz, możecie zauważyć, jak wyjdziecie sobie na stronę, że to jest płaszcz wełniany. Jest to kwestia oczywiście dosyć kontrowersyjna w świecie wegańskim, ale jest to etyczna marka, która pozyskuje swoje surowce z odpowiedniego etycznego źródła, i ja osobiście uważam, że taki płaszcz jest o wiele bardziej sensowny, aniżeli płaszcz plastikowy, który potem przeżyje mnie, moje dzieci, wnuki i możliwe, że ich wnuki. Także ja zdecydowałam się na płaszcz naturalny od zwierzaków, które i tak trzeba ogolić. Możemy o tym podyskutować, ale ja raczej swojego zdania na temat tego płaszcza nie zmienię, ale jestem ciekawa, jakie Wy macie podejście. I druga rzecz z działu mody, słuchajcie, to jest moja zdobycz ze Stanów, i tej przypowieść jest taka, może Wam ją pokażę. Jest to, moi drodzy, torebka marka Jacobsa, jest po prostu wspaniała. I żeby nie było, że tutaj promuję modę luksusową z pierwszej ręki, nie. To jest torebka z lumpeksu. Ja powinnam zrobić osobny film o tym, jak bardzo kocham amerykańskie lumpeksy i jak bardzo nie rozumiem tego, że można kupować tam nowe rzeczy. Historia jest taka, że poszłam ostatniego dnia w Stanach na pocztę w obrzydliwy, deszczowy dzień, taki jak ten dzisiejszy, i
miałam takie uczucie, że powinnam iść do lumpeksu, mimo że w ogóle mi się nie chciało, ale jakiś głos powiadał mi iść do lumpeksu. Weszłam do niego, mówię tak, no co ja to w ogóle robię, przeglądam te wszystkie rzeczy. Nic mi się tam nie podobało, mówię, dobrze, dojdę do końca, gdzie są te torby i wyjdę. No i na końcu czekała na mnie ta torebka marka Jacobsa w idealnym stanie, w bardzo dobrej cenie i ja szukałam czarnej torby takiej na co dzień, do której zmieści się laptop. Od jakiegoś czasu, a nie chciałam też za bardzo kupować nowej rzeczy, rozważałam zakup czegoś z jakiejś wegańskiej skóry, a tu proszę, mamy vintage'owego marka Jacobsa, no ja jestem przeszczęśliwa. Strasznie się rozgaduję, powinnam po prostu ograniczyć moje opowieści, jeśli chodzi o ulubieńców, bo te filmy no nie mają być długości podcastu. Dalej, moi mili, mamy dział jedzenia i największym ulubieńcem wszechczasów, po prostu grudniowych i w ogóle chyba całego mojego życia, będzie jedzenie w Los Angeles. Jakby nawet nie umiem wybrać, co mi tam najbardziej smakowało, po prostu jedzenie wegańskie, a jednocześnie zdrowe i smaczne, i jednocześnie szałowe, wegańskie. Los Angeles to jest kosmos, to jest coś niesamowitego i to była największa kulinarna przygoda w moim życiu. Chciałabym wyróżnić jedną rzecz, którą zjadłam. Jest to ciasto z takiego sklepu, marketu zdrowotnego, takiego ekozdrowego marketu, który się nazywa A1. I to było ciasto, które było najlepszym ciastem, jakie w życiu jadłam. I jednocześnie najzdrowszym ciastem, jakie w życiu jadłam. A te dwie rzeczy, jeśli chodzi o ciasta, rzadko kiedy idą w parze z mojego doświadczenia. Więc było to ciasto, które się nazywało Vegan Cookie Cheesecake, coś takiego. Więc była warstwa ciasteczkowa i warstwa budyniowa. I ono było bezglutenowe, bezcukrowe, na bazie orzechów i to było coś niesamowitego, więc musiałam tutaj o tym wspomnieć. I kolejnym moim ulubieńcem jedzeniowym będzie matcha latte. Ja przez lata nie rozumiałam, o co chodzi z tą matchą, że ludzie chodzą na matchę i że to jest takie dobre, wolę kawę i nie wiem, po prostu to się mi przeskoczyło w głowie, w moich kubkach smakowych. Po prostu kocham matchę i za każdym razem w ciągu dnia, po południu, kiedy sobie chciałam coś takiego, wiecie, ciepłego, fajnego wypić, przekąsić, nie wiem, czy to jest do przekąszania, to szłam na matchę, szczególnie w takim miejscu, które się nazywało Blue Bottle Coffee i to matcha z oat milk, czyli z mlekiem owsianym, to był po prostu sztos. Ja mam zestaw do robienia matchy w domu, więc będę w tym roku ją przygotowywała sobie sama, o ile dorobię się spieniacza, bo uważam, że matcha bez spieniacza, dzień suchara na kanale, naprawdę, jest średnia. Takie jest moje zdanie. Jak wiecie, niezmiennie od kilku lat moim postanowieniem noworocznym jest rozwijanie moich umiejętności językowych, szczególnie języka francuskiego, a w tym roku, jeżeli oglądaliście film z zeszłego tygodnia, czyli moje postanowienia, również pielęgnowanie moich języków, które studiowałam, a których za bardzo nie używam na co dzień. I postanowiłam, że w tych ulubieńcach opowiem Wam jeszcze raz o tym, jak uczę się języków, czyli o aplikacji Babbel. Bo stwierdziłam, że chcę tym razem świecić przykładem i pokazać, że ja nie tylko robię te super postanowienia, ale jeszcze je w miarę realizuję i realizuję jeszcze w starym roku. Więc zaczęłam od nowa intensywną naukę z aplikacją Babbel, naukę francuskiego w starym roku po to, żeby nie zrzucić tej wielkiej presji i tego po prostu brzemienia rozpoczynania tych nowych rzeczy od 1 stycznia. Postanowiłam, że wezmę się za to wcześniej i zacznę siadać do francuskiego i też mówię o tym, jakby to było jakieś nie wiadomo co, ale słuchajcie, tak naprawdę jakby praca i nauka z aplikacją Babbel jest super przyjemna, bo po pierwsze to w ogóle wystarczy nam tylko wasz komputer. Ja wolę robić to na komputerze. Możecie to robić też na waszym telefonie, to jest i na iOS-y, i na Androidy. Ja najbardziej lubię po prostu otwierać to w przeglądarce. Nie wiem, jest mi tak wygodniej, mogę pisać wtedy na klawiaturze wygodniej niż robiąc to na telefonie. To jest moja osobista preferencja. Oczywiście macie tam mnóstwo języków do wyboru. Ja wybrałam francuski, to jest fajne, bo francuski idzie w tej wersji angielsko-francuskiej, więc przy okazji jakby też macie, obcujecie z tym kolejnym językiem, tak, z angielskim. Ja mam Babbla już od ponad roku i po prostu przechodzę fazy motywacji i braku motywacji, ale weryfikując moje postanowienia w tym roku, stwierdziłam, że to już jest ten czas, kiedy muszę to robić regularnie. I to jest bardzo łatwe, dlatego że to zajmuje Wam taki podstawowy kurs,
zajmuje Wam, nie wiem, 5-10 minut. Ja oczywiście idę jak burza, w sensie jakby robię na czas, nie wiem czemu, ścigam się ze sobą samą. Ale lubię to robić szybko i macie taki podstawowy kurs, ale nie musicie jakby iść tą drogą. Możecie sobie robić takie dodatkowe kursy i tematy. I ja jeszcze nie wiem, jak to będę sobie organizowała, ale chciałabym codziennie robić sobie ten jeden zestaw z kursu głównego i dorzucać sobie coś z innych kategorii. No oczywiście moja ukochana kategoria to jest kategoria wymowy, bo ja kocham wymawiać, naśladować native'ów i po prostu dzisiaj robiłam sobie jeden z tych właśnie tematów z wymowy. To był chyba o muzyce i filmie, tak mi się wydaje. I po prostu kłóciłam się z tym komputerem, bo nie mogłam... Co to było? A, robiłam wymowę, nie, robiłam wymowę, jakiś tam głosek A, i było słowo 20, więc według mnie to jest won i musiałam to wymówić i na zmianę pokazywało mi, że mówię Vans, w sensie marka Vans, ale mówiło mi, że mówię wa. I ja cały czas mówiłam won i sobie powtarzałam, w sensie klikałam sobie w ten głośniczek i on mówił według mnie won, a ja mówiłam albo Vans, albo wa, i ja nie wiem o co chodzi, ale jest to takie dla mnie małe wyzwanie, żeby jednak dobrze mi to poszło. To, co jest fajne, w ogóle powinnam Wam powiedzieć, że to jest aplikacja do języków i tam macie ułożone pytania przez ekspertów, one są bardzo interaktywne, bardzo zróżnicowane, nie nudzi Wam się to, są krótkie zadania i macie raz wymowę, raz macie dopasować, raz macie coś napisać, raz jest dialog, innym razem jest jakaś tam regułka gramatyczna i generalnie jakby jest mała grupa wyrazów, które są takim motywem przewodnim danej lekcji. I to jest też fajne, że jakby po prostu powtarzacie sobie w kółko te kilka słówek, żeby one Wam się wbiły do głowy. I możecie sobie to poszerzać też na tych innych, w tych innych funkcjach, bo tam macie, tak jak mówię, wymowa, czyli moje numer jeden, macie oczywiście gramatykę, macie słownictwo, które możecie sobie poszerzać, macie też taki dział jakby specjalny, gdzie są różne rzeczy tematyczne. Ja bardzo lubię takie rzeczy jak na przykład właśnie true friends i false friends, bo często jest tak, że mamy jedno słowo, na przykład zamek po polsku i nie wiemy, jaki może być to zamek błyskawiczny, albo zamek księżniczki. I ja lubię takie różne zabawy, właśnie jakieś idiomy i takie różne rzeczy, ale też jest to spoko, bo na przykład ja osobiście uczę się tego języka totalnie jakby do celów komunikacyjnych, po to, żebym mogła sobie pogadać z Francuzem, pojechać do Francji, się dogadać, bo w innym języku to powodzenia. Ale jest też to bardzo fajnie przygotowana apka, jeżeli chodzi o jakieś takie cele biznesowe. Ja osobiście ich nie testowałam, ale sobie przyjrzałam, że macie tam właśnie podstawowe słownictwo w różnych w ogóle dziedzinach pracy i to jest ekstra, bo macie właśnie, nie wiem, do biura, czy praca na uczelni, albo, nie wiem, praca przy jakimś projekcie, praca kreatywna i macie słownictwo zawodowe związane z różnymi, zarówno z różnymi zadaniami w biurze, w pracy, jak i z różnymi jakby dziedzinami zawodowymi. Więc moim zdaniem to jest super fajne i z tego co wiem, to jest taki deal, że można kupić 3 plus 3, czyli kupujesz 3 miesiące, dostajesz 6 miesięcy dostępu do platformy, więc Wam to wszystko oczywiście podlinkuję i dajcie mi znać w komentarzach, czy Wy planujecie naukę jakiegoś języka w tym roku lub już zaczęliście i dajcie znać jakiego. Kibicujmy sobie nawzajem, bo ja mam nadzieję, że tym razem nie stracę motywacji i będę po prostu miała te ćwiczenia z Bablem jako taką moją rutynę. No nie chcę mówić, że codzienną, ale przynajmniej raz w tygodniu, aczkolwiek uważam, że to jest za rzadko, więc częściej niż raz w tygodniu, także dajcie mi koniecznie znać. Moim kolejnym ulubieńcem tego miesiąca, w zasadzie to już jest taka moja zajawka od jakiegoś czasu, ale ogólnie, są kryształy. Był podcast o kryształach z Kają, to jest w ogóle kryształ, który dostałam od Kaji na święta, to jest kwarc różowy, na miłość, moi drodzy. Wszelkiego rodzaju miłość. I jakby zainteresowanie kryształami w moim przypadku po prostu wyskoczyło w kosmos w tym miesiącu, też za sprawą właśnie tego, że byłam w Los Angeles. Tam jest to temat, który dotyczy bardzo wielu osób i jest to absolutnie mega trend. Mega trend u nas raczkuje, powoli się rozwija, tam to jest mega trend.
i też mojej nowej przyjaciółki, za sprawą mojej nowej przyjaciółki Dagmary, która podarowała mi kilka kryształów, która mnie jeszcze bardziej zaintrygowała i zainteresowała tym, w jaki sposób można wykorzystywać kryształy na co dzień w naszym życiu. Dajcie mi znać, czy chcecie, żebym porozmawiała z Wami o tym, jakie mam kryształy i jak ich używam, ale na początek odsyłam Was do mojego podcastu z Kają Wegebruszką, którą pozdrawiam, całuję, bo Kaja ma swój sklep z kryształami i jest ekspertem, jeśli chodzi o kryształy, i tam opowiada o tym, na co jest jaki kryształ i jak się nimi bawić, ale kryształy to jest absolutnie część mojego grudnia i też Wam pokażę przy okazji moją butelkę, która wygląda zupełnie, zupełnie niepozornie. Natomiast, to jest, słuchajcie, butelka z kryształem i tu mamy też kryształ górski. To jest butelka polskiej marki Krystalowe i macie różne warianty z różnymi kryształami, które wpływają po prostu magicznie na Waszą wodę. Oczywiście dla mnie to był po prostu super fajny gadżet i też możecie to cudo dostać na sobio.com.pl. To jest w ogóle super pomysł na prezent. Trochę Wam to późno mówię, mamy już styczeń, ale zawsze ktoś ma urodziny lub jest jakaś okazja lub spóźnione święta, nie wiem. Tak jak mówię, podlinkuję Wam to, bo można to kupić też na właśnie sobio.com.pl i powiem Wam, że w Stanach widziałam w jednym miejscu taką butelkę i była 2 razy droższa, więc generalnie opłaca się tak jeszcze kupować w Polsce. Póki nie jest to jeszcze aż tak wielkim trendem, no, polecam i są po prostu piękne. Wszyscy się zachwycają. Mam dla Was jednego ulubieńca muzycznego i w tym miesiącu moje serce podbiła płyta świąteczna Robiego Williamsa. Jak wiemy, piosenki świąteczne są hitem. Michael Bublé, kocham Cię, ale świat potrzebował czegoś nowego. I ja trochę sceptycznie włączyłam sobie na Spotify'u właśnie Robiego Williamsa i jestem, a tak, jestem zakochana, czytam Robiego, jednocześnie są bardzo fajne aranżacje, dużo jego własnych piosenek świątecznych, w sensie nowe piosenki, i moim hitem, w ogóle bardzo podoba mi się Snowflake, jeśli chodzi o piosenkę jakby muzycznie, natomiast jeżeli chodzi o ideologię, to słuchajcie, piosenka Let's Not Go Shopping, która mówi o tym, żeby nie oddawać się szałowi zakupowemu w święta, to jest mój absolutny numer jeden, także Wam polecam. I jeszcze Wam przemycę jeden film z grudnia. Jest to film Na Noże, czyli Knives Out. Bardzo fajny film, czyli to jest historia kryminalna, plejada gwiazd, naprawdę genialny Daniel Craig. Tam mamy tę dziewczynę z 13 powodów, mamy Toni Collette, mamy Christophera Plamera, mamy, nie pamiętam, taką kubańską aktorkę, mamy Chrisa Evansa, bardzo przystojnego, i jest super ten film, naprawdę, bardzo fajna historia, totalnie zaskakująca, świetnie nagrana, super śmieszne dialogi, bardzo, bardzo, bardzo Wam polecam. Nie jest jakieś, wiecie, najambitniejsze kino świata, ale bardzo przyjemne. Bardzo przyjemne. Patrzę jeszcze na moją listę. Tak, to jest wszystko, moi drodzy. Nie oglądałam żadnych seriali w tym miesiącu. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Czekam w komentarzach też na Waszych ulubieńców, Wasze inspiracje i do zobaczenia za tydzień w bardzo takim, wiecie, prywaciarskim filmie, w live update'cie. Dzięki, do zobaczenia. Pa!